dzisiaj, słuchajcie! Najnowsza seria Miki Secret Boxów, Syrenia, podwodny świat. Mam ją tu, co prawda totalnie skruszona, bo mamy tylko 5 opakowań, które przeżyły małą kreksę. Aż straciłam głos z tego wszystkiego, z tego podekscytowania, bo to właśnie Syreni świat. Ja uwielbiam Syrenkę Arielkę, dlatego się mega nie mogę doczekać. Co tam takiego u nas się chowa? Seria nazywa się Odkrywcy Głębin i jest, tak jak widzę, z syreną. Nie wiem, czy to będą same syreny, czy jeszcze jakiś podwodny świat, czy będą też akcesoria. Zaraz się przekonamy. A jeśli też zbiera się wszystkie serie Miki Secret Boxów, koniecznie zostawcie teraz kciuka do góry, a my zaczynamy! Dobra, no to co? Zaczynamy otwieranie pierwszego boxa, a wy napiszcie w komentarzu, czy też będziecie szukać najnowszej serii Miki Secret Boxów. Piszemy w komentarzach! Nie ma na co czekać i ja chcę zobaczyć, co jest w tym. Otwieraj się tak samo. Wydaje mi się, że to będzie wszystko identyczne, ale okej, tędy się rozsuwa. O nie, moje paznokcie znowu. O! Gdzie masz świnkę, otwieraczkę czy kluczyk do otwierania? Ja mam kiedyś, racja! 3, 2, 1. Sprawdźmy, czy czekoladki są takie same? I... tak? Takie same. Kiedy chcesz innego? Czekoladki się nie zmieniły. Nigdy się nie zmieniają. No chyba, że w tych jednych boxach, które mieliśmy, były białe. A teraz tu. Ale one mocno pachną. 2, 1 i... to jest Joe! Ale Joe w wersji konika morskiego! Konik morski kot? Coś mi tu nie pasuje. Jak ci nie pasuje? Nie ma podwodnych kotów? Ja uważam, że jest przesłodziutki, ale dobra, dobra. Wow, czekoladki, finka. Nie buntujcie się. Moment. Czekoladki. Okej, idziemy teraz do opakowania numer 2. I dalej, co my tu mamy? Błagam, nie powtórkę, błagam, nie powtórkę, błagam, nie powtórkę. I... teraz będzie łatwo trafić wszystkie nowe. Lepiej mi poszło. Dobra, czekoladki już zostawiamy dla Kitka. Sekretną figurką jest... co to jest? Co to jest? To jest raz! Raz! Jako omateczko! Czy to jest krab? To jest normalnie jak Sebastian z Arielki. Oni coś tu pomyśleli, przecież raz był małpką. No dlaczego jest krabem? No bo jest to podwodny świat. A nie można było zrobić małpki wodnej? Nie istnieje taka. Tu nam upadła... o nie, zasakrowała się troszeczkę. Otwórzmy, może nic się jej nie stało. Błagam. Wybacz mi paznokciu. Czy wszyscy stawili kciuka do góry? Dla naszej! O, jako syrenka! To się odpadło. A nie, to z mojego paznokcia. Co? Na kryształek. No nic. Mamy jako syrenkę! Jak normalnie mała syrenka Arielka z bąbelkowymi oczami. Super, ma nawet tutaj muszelki. Sztosik. Słuchajcie, zostały nam 2 i nie mam jeszcze do tej pory żadnej powtórki. Jak to się stało? Teraz otwieramy ten tutaj. Jak to jest satysfakcjonujące. Dawaj, dawaj. Ej, świnki. Nie mam świnki. Gdzie jest świnka? Ja chcę świnkę. Ej, czekaj, co jest najrzadszą figurką? Świnka! Moja kochana świnka! To jest świnka jako rybcia z bąbelkami. I jest cudaśna. Powinna być świnką morską. I ostatnie opakowanie, czyli... jakieś lekkie się wydaje, ale dobra. Serio lekkie. Otwieramy! Mamy. Dam-da-da-dam. Nic. Nasz Paddy z naszej własnej serii Syreni i Miki Secret Boxów się niestety nie zmieścił do tego opakowania. Ja uważam, że wygląda czadowo. Wszystkie figurki z nowej serii wyglądają tak. Jest to moja inspiracja Miki Secret Boxami, no bo tak jak wiecie, nie wyszły w tym roku na wiosnę, a zawsze wychodziły na wiosnę. Dlatego Mufina sobie musiała jakoś radzić i stworzyła Syrenię! A jak? No to zapraszam. A więc przedstawię wam najnowszych bohaterów naszych Syreni Boxów. Czy wyglądają troszkę jak tamci poprzednich serii? Możliwe, ale to dlatego, że właśnie je przerobimy. Słuchajcie, sami stworzymy dzisiaj Syrenię Miki Secret Boxy. Mamy tutaj naszego Paddy'ego, który sobie ma muszelki. Wiem, że to są skamieliny, ale dzisiaj to będą muszelki do naszego podwodnego świata. Ozjo, Mo i oczywiście nasza świnka. Nasi kandydaci na nowych ochotników wyglądają tak. A teraz chwila magii. I już udało się, magicznym sposobem stracili część ciała. Co im zrobiłaś, Mufinka? Czy się po prostu złamała? Czy coś? Ale to dobrze, to bardzo dobrze. Ogólnie ostrożnie, bo chcąc, żeby one straciły nóżki, wy możecie stracić palca, więc tego nie róbcie sami. Ale mamy tutaj świetną bazę pod brokatową modelinę. Przecież wiadomo, że nie możemy ich wypiec w piekarniku. A masa długoschnąca nie jest kolorowa i nie jest brokatowa, a to mamy, więc po prostu osobno zrobię to i później kadłubki podłączę wszystko razem i mamy wtedy na przykład syrenę, kraba czy coś. Więc to! Ja strasznie jestem zakochana w tej modelinie, jeszcze w życiu jej nie używałam, więc zobaczymy, czy jest naprawdę warta kupienia. O, patrz, jaki brokat. Jeśli chcecie zobaczyć całą playlistę o modelinie właśnie, zapraszam was na filmik proponowanych. W sumie to są playlisty. Patrz, idealny do podwodnego świata. Może mnie zainspiruje. No dobra, moi drodzy. Będziecie syrenami, krabami, czy czym?
Jeszcze nie wiedzą, więc dajmy im chwilkę. Ja sobie wybioram, ja też chcę. Co? O, tak, ja chcę tego, to jest mój kolor. Nie, absolutnie, nie mogę go nie ruszać. To jest fioletowy, ja, to jest mój kolor, ja go wybrałem pierwszy. Trzeba było sobie zająć. Ja stwierdziłam, że Oz będzie krabem, bo to chyba by śmiesznie wyglądało, trochę jak Sebastian. Krabem. Cicho, ty będziesz syrenamenem. Nie, królem Trytonem. Tu będzie syrenka Mo i zostają nam dwa... Konik morski Joe. A świnka? Ciaci, jest naprawdę, no przecież świnka morska, no! Jak była świnka morska? To jest chyba... To jest taki walejala czy coś? Mufika, nie, tak wygląda świnka morska. Wygląda jak chomik. Pożółki tak naprawdę. To ma być pod wodą! No morska! Dlaczego ktoś świnkę morską nazwał morską, w sensie, no? Mufika, znalazłem ci, jak robi świnka morska. Nie drażnij mnie, no, mój mózg szukał jej pod wodą! To była pod wodą, no! Zrobiłam już ogonek i po prostu wypiekę to bez naszego Padiego. Teraz robimy ogon dla naszej Mo. No i wracamy po krótkiej przerwie, kiedy to Mufinka tu zajęła się dziełem twórczym. Zobaczcie, co tu się stało. To jest krab! Nie ruszaj go jeszcze! On wygląda dziwnie! Król Tryton, konik morski, to jest syrena. I tu są nawet muszelki do staniczka. To chyba będzie rybka. Chyba sobie żartujesz? No? To ma być świnka morska. Nie, obiecałaś świnkę morską! Obiecałaś świnkę morską! Nie. Widzowie, napiszcie w komentarzu, czy obiecała świnkę morską! Wszystkie nasze figurki odłączamy od kadłuba, żeby nic tutaj się nie zmieniło. No, ja to bym raczej wstawił je tak. No tak, i żeby się stopiły. Absolutnie nie. Byłoby śmiesznie. Nie, nie byłoby śmiesznie. Byłoby śmiesznie, widzowie. Do piekarnika! I noszę tutaj maleństwo. Rybka trochę ucierpiała przy zdejmowaniu ze świnki. Nie morskiej. Morskiej świnki! Na 20 minutek do piekarniczka, nie w tą stronę. A my zajmujemy się opakowaniem! No i znowu straciły wszystko, nie mają mnóżek, no Mufinka! Teraz trzeba wyciąć tej dziurki, żeby wyjąć ze środka figurki! No bo czekoladki stawiamy takie same, bo we wszystkich wielkich boksach były takie same. O, przeterminowane. Co, żartujesz go? Wszystkie? Nie, ten, te są okej. Okay. Musimy tak, na pewno pomalować to i wypiąć. To może ja bym to jakoś magicznie zdjęła, tą naklejkę? Tylko się nie porwi, proszę. Chodzi. Tu zrobimy nacięcie, nie zdejmuję całej tej naklejki. I może jakoś tu zrobimy, żeby to wyjąć. Uważaj. No wiem, nie chcę stracić palca. Chirurgiczne cięcie. Zawołałabym mamę Mufinkę. Bez dyskusji. Chyba tatę Kitka. Żeby sobie coś zrobił. Ej, no weź. Wszyscy cicho. No i już mamy wszystkie wyjęte. Tutaj wszędzie porobiłam takie dziurki. Takie nasze skarby były w środku, ale one nas dzisiaj nie interesują. Bo dzisiaj liczy się nasz podwodny świat. Na pewno trzeba tą krowę zmienić, ten napis i tu dałabym naklejkę od Padiego. O, trzeba wyjmować modelinę z piekarnika. Niech jeszcze sekundę tutaj będą, okej? Okay? No już wyjęty z piekarnika, czekam aż się ochłodzi. Czy ostudzi? A ja tutaj sobie maluję. Najpierw robię taki podwodny świat na tym, a później trzeba Mo dorobić ogon i przerobić ten napis. A dodałam jeszcze tej muszelki Padiego. Okej, okay, najpierw nasze modelinowe słodziaki. To nie zepsuj! Staram się. I tu, my! Dziękuję. Nasze opakowania są już gotowe. Jak ci się podobają, Kitek? Ona ma nawet muszelki. Ładnie wygląda. Ej, ładnie. Nazwałam tą serię Odkrywcy Głębin. I mi się wydaje, że będzie spoczko. Chciałam jakiś coś podwodny świat, podwodnie odkrywcy, ale ciężko było to i to zrobić, więc radźmy sobie jak trzeba. Grzyjemy klej i klejemy nasze rybcie. Przypał, bo zapomnieliśmy o niej i nic mu nie zrobiłam. A, ale przynajmniej nasz mok zostanie naszą syrenką. Ej, ja też byłam syrenką. Znaczy spędziłam dzień jak syrenka na premierze Arielki. No i nasze gotowe misiaki prezentują się tak. Strasznie mi się podobają. Ej, serio, a zwłaszcza ten tutaj krab Sebastian i ta tutaj świnkowa rybka. Ej, świnka morska, Mufinka, świnka morska. Napiszcie koniecznie, która z tych postaci podobała wam się najbardziej. A my teraz je szybko pakujemy. Wyglądają tak. Odkrywcy głębin. Mam nadzieję, że wam się podobają, bo ja jestem nimi totalnie oczarowana. Teraz trzeba to bardzo delikatnie zapakować. Myślałam jeszcze o tym, żeby dać je w foliówki, ale martwię się, że one się totalnie zmieszczą. Boję się, że w ogóle do tego się nie zmieszczą. Chwila prawdy. Oj, Mufina. Baba. Dajesz, Joe, dajesz, Joe, dajesz. Jest, jest, okej. Okay. Nie, na niej się nie mieści. Kiedy chcę ją zrobić? No co prawda, lekka awaria, bo niektóre ogonki się stwierdziły, że nie zmieszczą. Paddy też stwierdził, że się nie zmieści, ale jeden z tych boksów jest po prostu pusty. No dobra, mam nadzieję, że wam się podobało. Oceńcie, jak wam się podoba taka seria i czy chcielibyście, żeby kolejną serią właśnie były syreny. A najrzadszą by była wtedy świnka morska. Napiszcie, czy też z utęsknieniem czekacie na trzecią, czwartą serię Wielki Sekret Boksu. A my słuchajcie, jak widzimy się w kolejnym filmiku. Buziaki, pa!